czasie, jak w całej Polsce i na całym świecie obchodzony jest Dzień Strażaka, tak również i my dziś świętujemy. Pięknie, bo wspólnie po raz pierwszy zorganizowaliśmy Gminny Dzień Strażaka. Także jest nam z tego powodu bardzo miło, że zjechały się wszystkie jednostki Gminy Leśna Podlaska na tę uroczystość. Na obszarze Gminy Leśna Podlaska znajduje się 5 jednostek, z czego 2 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dysponujemy 10 wozami bojowymi, w tym 2 lekkie, średnie i 2 ciężkie. Jest to OSP Leśna Podlaska, oczywiście gospodarz dnia dzisiejszego, OSP Worgule, OSP Witulin, OSP Droblin i oczywiście OSP Stara Bardziówka. Wszyscy staramy się być jedną wielką rodziną, pomagamy sobie w różnych sprawach czy zagrożeniach. Jedni proszą o pomoc drugich, potem jest taka wymiana. Jest też dobry klimat między jednostkami. Wspieramy się, jak już wcześniej powiedziałem. Nasza służba polega na pomaganiu innym. Nie czekamy na jakieś awanse czy odznaczenia, ale na pewno jest miło strażakowi, który poświęca swój wolny czas na to, by pomagać innym i w zamian dostanie skromny medal lub odznaczenie. Medal za wysługę najwyższy to jest 70 lat. Dziś mieliśmy drucha, który swoją służbą przekroczył 65 lat. Z OSP w ogóle był to druh Józef Biegajło. Zdarzały się odznaczenia również za 60, 50, 40, 45 lat i w dół po kolei. Była z nami i nasza druhna Ewa Kulińska, przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska, jak również druhny z OSP Leśna Podlaska, które działały prężnie w młodzieżowej kobiecej drużynie pożarniczej. Na terenie naszej gminy dość często wyjeżdżamy do akcji pomagania, usuwania zagrożeń miejscowych. Wypadki, powalone drzewa, jak mieliśmy na koniec marca tego roku. Pożary również się zgadzają. Wiadomo, krajowy system przoduje w tych wyjazdach, w tych statystykach. No i praca strażaka polega tak, jak każdy pracuje w swojej danej pracy. Na sygnał alarmowy, syreny, no, zostawia obowiązki, biegnie do remizy, przebiera się i jedzie pomagać innym.